Ilość chętnych do zorganizowania zabawy dzieciom w pierwszy weekend czerwca pozwoliła na to, aby najmłodsi korzystali ze świątecznych przywilejów przez 3 dni. Dziś odwiedziliśmy przygotowany specjalnie dla dzieci festyn Policjanci Dzieciom przy Parku Miejskim. Wczoraj wydawało się, że naturalnie pogodę zapewniła sobie organizacja kościelna Caritas. Nic bardziej mylnego. Policjanci mają chyba większe przełożenie na czynniki pogodotwórcze, bo lepszej pogody jak dziś na festyn nie można sobie wymarzyć. Policjanci Dzieciom. Dlaczego tak? Chcemy, aby dzieci tego dnia poznały policjanta nie tylko na ulicy, ale też w zabawie, w bezpiecznym zachowaniu, żeby poznali naszą pracę, żeby nie bali się podchodzić do policjanta, nie traktowali tego munduru bardzo poważnie, ale policjanta jako przyjaciela tego dziecka, że zawsze może liczyć dziecko i w każdej sytuacji odnaleźć się i że policjant mu pomoże. To jest głównym celem naszego spotkania między innymi, ale przede wszystkim zabawa, wspaniała impreza tutaj przy Lunaparku, przy naszym policyjnym sprzęcie, przy poznawaniu naszej pracy dnia codziennego. No to zobaczmy tą pracę i sprzęt. Dziś mały eksperyment. Po atrakcjach dla najmłodszych oprowadzi nas aspirant sztabowy Mariusz Bucikiewicz. Mali, chodź się kręcę, ale idealnie ci idzie. Powiedz, co wyszło. Moja ręka. Twoja ręka, twój odcisk dłoni. To jest dokładnie, tak? Jak myślisz, można go z tego stolika zabrać? Jakbyś chciała mieć go na pamiątkę. Chciałabyś mieć taki odcisk swój? Tak. I opowiedz nam, co widzisz. Moją taką szarą, złotą rękę. Szarą, złotą rękę widzisz. Czy ona się zgadza z tą, którą odcisłaś? Tak. Porównaj ją lupą. No, zobacz, pasuje. No. Teraz jak dorośniesz, to będziesz mogła sobie sprawdzić, czy te linie papilarne się zgadzają, czy się aby nie zmieniły. A jak wam podobają się widoki z tej strony? Super? Pomachamy do pana kamerzysty, który nas obserwuje tam i nagrywa. Pokazujemy kciuki, że jest super okej, no nie? A kto z was chciałby zostać policjantem, strażakiem, pracować w takich właśnie służbach? Ja by chciałam być policjantką. Policjantką byś chciała być, tak? Podoba ci się ten zawód? No, ale jesteśmy wysoko, no. Wszystkich widzimy z daleka. No, zobaczcie. Wow. Bardzo, bardzo ja jesteśmy. Widać wszystkie atrakcje. A możesz mi opisać, jakie są tutaj atrakcje? Które widzisz? To tu widzimy. Mamy wesołe miasteczko. Zobaczcie, jak fajnie widać miasteczko ruchu drogowego. Kto jeździ z was rowerem? Ja. A znacie przepisy? Tak. A co trzeba mieć, żeby jeździć bezpiecznie takim rowerem? Ja wiem. Słucham. Raczej już nie wiem. Czy przejażdżka ze mną wam się podobała? Tak. Ja bardzo wam dziękuję, że mogłem z wami chwileczkę porozmawiać i zapraszam was do zabawy. Dziękuję. Jak podoba ci się tutaj na Dniu Dziecka? Fajnie. Fajnie jest? No. A co najbardziej ci się podoba? Te kokardy. O, tak. Tutaj możemy troszeczkę nie zachowywać przepisów, tak? Możemy się pozderzać, bo na tym polega ta frajda. O, nawet nam się całkiem udaje. Aha. A jak myślisz, od ilu lat można prawo jazdy? Od 18. Od 16 lat już można na takie małe samochody, a później już kategorię kolejną można zdobyć, jak będzie się miało 18 lat. Tak? Aha. Trzeba zapisać się na kurs, zdać egzaminy i będzie można być kierowcą. Ale coś mi się wydaje, że wszyscy próbują chyba nas rozjechać. Jak myślisz? A to my też. To my też. O! Co najbardziej ci się tu spodobało i najlepsza zabawa? Straże, policja i karetki. Super jest, no nie? A czy jechałeś na takiej straży do góry, na wysięgniku tym? Tak. A znacie się na obsłudze takiej łodzi? Co trzeba robić? Kolega, no to kieruj. Kieruj. Kieruje się prawie jak samochodem, tak? I tu się A właśnie, rusza się silnik. Jest nagroda. Tu się włącza. Chodź, koteczko, masz piękne. Fajny taki sprzęt. Powiedz mi, czym zajmujesz się? A w radiowozie już byliście zobaczyć radiowóz? Proszę podejść i nie bać się do mnie, tak? Proszę, nie bójcie. I co jest w tym radiowozie ciekawego? Czym zajmuje się policja? Pałka. Pałka jest ciekawa, tak? Spodobała wam się pałka? Tak? Spotyka
przyciskasz przyciski, możesz zmienić sobie ten przycisk, który tutaj widzisz, nutki takie, zmieniaj sygnał, mocno go wciskaj. I dla mnie jest nagroda, dziękuję bardzo. Widzisz, zmieniliśmy sygnał. To obojętnie jaki sygnał? Tak, obojętnie, jeżeli jedziemy na zdarzenie, to obojętnie jaki włączamy sygnał. Tak, taki, żeby było go słychać. Możemy co chwilę go zmieniać. Tu włączamy światła. A do czego służy takie urządzenie? CB radio. Postaramy sobie porozmawiać z panem dyżurnym, tak? Który jest w Starogardzie. Słuchaj, chciałbym pozdrowić cię z festynu naszego policyjnego, jak mnie słyszysz? Dziękuję za pozdrowienie, ja bardzo dobrze cię słyszę, a to u ciebie? Fajnie, co? I tak zawsze rozmawiamy z naszym dyżurnym. On nam wydaje przez takie radio polecenia. Świetnie. I możemy się udawać na różne zdarzenia. Ja wam życzę też dzisiejszego fajnego pobytu na naszym festynie i dużo, dużo zabawy. Dziękuję.